Cześć, witaj się na moim kanale, a w tym odcinku będzie o zamianie złomu srebra na sztabki oraz monety uncjowe. Jak widzicie, mamy tutaj monety premium, czyli te takie monety z edycji, jak i sztabkę, która za 2-3 dni pojedzie do widza, i tubę monet. Hermetycznie zamknięta i czekałem dość długo na klipy, ale udało się je kupić, więc za niedługo oklipsuję monety z tuby i będą oczywiście do wymiany. A teraz będzie o wymianie srebra. Wiele osób zajmuje się też rozbiórką styczników, tak hobbystycznie, i to sreberko, które wydobywa, chętnie zamienia na monety bądź sztabkę. I teraz sporo pytań jest, ile potrzeba materiału na wymianę. Oczywiście odpowiedź jest jedna: materiał materiałowi nierówny. Jak to rozumieć? Są styki magnetyczne, niemagnetyczne, są styki wolframowe, są styki wyłuskane, jak i odcięte. Wszystko zależy od jakości styku. Są styki magnetyczne, które mają w sobie kadm, jak i nikiel, i one w rafinacji mogą przysporzyć trochę problemów. Oczywiście dochodzą tutaj dodatkowe koszta, jeżeli tego kadmu i niklu będzie bardzo dużo. Dużo osób pyta, ile trzeba styków na jedną sztabkę. Wyceniam to oczywiście indywidualnie, bo na przykład widzowie często odcinają styki smyrnięte tylko srebrem, czyli takie nalewane, i dają do styków odciętych. Ja na przykład odcinam tylko styki, które mają pełny groszek srebrny, nie są na miedzi, a wyłuskuję tylko te groszki, które nadają się do wyłuskania, mają dużo tego srebra na tym groszku na miedzi, a nie takie, które są tylko i wyłącznie nalane, żeby robiły wagę. Oceniam wszystko indywidualnie, proponuję wymianę, ile jestem w stanie dać. Do tego czasem widzowie dokładają jakieś tranzystory UFO, płytki, procesory, RAM. Też chętnie się na takie rzeczy zamieniam, jakieś tam złącza też. Więc, ale to często jest jako taki bonus. Ale teraz będzie też o wymianie, czyli kosztach rafinacji. Ile potrzeba styków, na przykład niemagnetycznych, na jedną sztabkę. Na jedną sztabkę, żeby był ten kilogram czystego srebra, potrzeba styków kilogram 250. Koszt rafinacji styków niemagnetycznych to jest około 200 zł za kilogram wsadu, więc można sobie to obliczyć. A koszt wybicia sztabki zaczyna się od kwoty 250 zł brutto. Czas oczekiwania to minimum 6 tygodni. Ale ja ostatnio czekałem na sztabki 8 tygodni, więc tutaj też dla większości widzów czas oczekiwania jest bardzo ważny, bo każdy by chciał mieć na już. Zaś z monetami jest różnie, bo monet albo nie ma, albo trzeba na nie bardzo i to bardzo długo czekać, a kupować u dealera to się raczej nie opłaca. Tam jest różnica w skupie dość spora na monetach. Ile kosztuje wybicie sztabki? Od 250 zł do nawet 400 zł za samo wybicie. Zaś jeżeli chodzi o monety, to od 25 zł, czyli jakieś takie bulionówki nie z mennicy, tak bez certyfikatu, no to 25 zł, z certyfikatem nawet 50 zł za wybicie jednej monety z powierzonego złomu srebra. I
Paczki, które otwieram, no to i otwieram je, przepatruję, co tam ciekawego jest i oczywiście proponuję zamianę. Najpierw otrzymuję paczkę, sprawdzam zawartość, czy się wszystko zgadza, tak jak opisał widz, a potem w ciągu 2-3 godzin albo jednego dnia maksymalnie przesyłam do widza uzgodnioną wymianę. To by było na tyle. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.